Nubku, jesteśmy uwięzieni na jednym bloku w Minecrafcie i jedyny sposób, żeby przetrwać na tym świecie, to jest po prostu cały czas kopać inne bloczki, dlatego że... O kurczę, patrz, to jest nieskończony blok, który cały czas nam daje kolejne i kolejne. Tylko pamiętaj, żeby nie spadać w przepaść, bo wtedy tracisz wszystkie itemy, tak jak teraz! O, nie ma to jak trollowanie Nubka, prawda? O nie! Chwila, czy ty zabrałeś rzeczy ze środka tego... tej skrzynki? Miałam tam całe diaksowe miecze i wszystko. To nie, czyli straciłem wszystkie nasze itemy. Czemu ja to zrobiłem? O nie, dobra, ale spokojnie. Ale spokojnie, Fritzus, udało mi się uratować łopatę. O, zarąbiście, dobra. Mam nadzieję, że jakiś blok trawy w ogóle się rozprzestrzeni. Nasza wyspa już jest trochę powiększona. Nubek, mamy ogólnie 10 faz do odblokowania i w każdej są coraz lepsze i bardziej przydatne bloczki. Więc słuchajcie, widzowie, teraz zostawcie łapkę w górę, dlatego że wtedy Nubek zaprzyjaźni się ze świnką, która właśnie wyskoczyła tutaj, ale też możecie kliknąć czerwonego jak świnia suba, właściwie to świnia jest różowa, więc jeżeli klikniecie subskrypcję, to zmieni ona kolor na różowy. A teraz zobaczmy, co tutaj jeszcze właściwie mamy. Okej, tylko uważajmy, żeby nie stracić teraz świnek i tak dalej, bo potem będziemy mogli zrobić sobie po prostu farmę jakąś, która jest bardzo, ale to bardzo przydatna. Super! O, skrzynia! Sadzonki! Dobra, bardzo dobrze. Sadzonki też są nam mega, mega potrzebne. Ja proponuję ogólnie zrobić jakiś ekwipunek teraz, który będzie w miarę niezły. Masz tutaj crafting table. Dobra, Nubek, słuchaj, ja zaczynam nam robić różne rzeczy, na przykład zrobię nam kilof, bo za chwilę nam się wydropią różnego rodzaju właśnie kamyki ze środka, a wtedy będzie kilof bardzo przydatny. O! Water! Mamy wodę na naszej wyspie! O nie... Czekaj, bo gravel nam spada. Ja mam jeden pomysł, patrz na to. Uwaga. Wow. Jestem nurkiem, który nurkuje pod wyspę. Ja tutaj podstawiam bloczek. Ale ty jesteś mądry, Tris. O nie! O nie, Nubku! Tris, zrobiłeś nam windę! O nie, jednak nie. A, chwila, czy ty byłeś w wodzie na dole? Tak. O nie, a ja zabrałem wiaderko, sorry, Nubek. Okej, okay, uwaga, ready for adventure. Co to? Dobra, dostaliśmy coś naprawdę niezłego. Patrz, będziemy mieli kolejny upgrade, to jest dobre, to jest dobre. Uwaga, uwaga, i co tutaj będzie? Okej, póki co znowu jakaś trawa, ale teraz w tym upgrade'zie powinniśmy mieć już chyba kamienne itemy, które bardzo mi są przydatne, żeby być po prostu szybszym graczem one blocka. O nie, to jeszcze cały czas nie jest kamienna era, ale patrzcie, jak szybko się bardzo kopie. Jest to bardzo szybkie, tutaj widzę, że są brzozy, więc będziemy mogli zrobić sobie na przykład domek w tym odcinku, bo będziemy mieli różnego rodzaju rzeczy. Ej, co jest? Jezus, zobacz. O nie! Nie! Świnio! O nie! Ja zrobię kolejną rzecz, która jest bardzo przydatna na takiej wyspie jak ta. Czyli tutaj, zobacz, będziemy mieli most do kolejnej strefy wyspy, którą wydzielę teraz. Ale super! Tutaj jest moja skrzynka, tutaj jest twoja skrzynka. Możemy odkładać sobie obydwa własne itemki i mieć coraz to więcej rzeczy. Zobacz, co mam! O, to jest brzozowe drzewo! A tutaj mamy jeszcze jedną krowę. Akurat krówka kolejna nam się bardzo przyda. Dobra. Nie! O nie, co my teraz zrobimy? Spokojnie, spokojnie. Na szczęście mamy dwie krówki, a one są bardziej przydatne niż świnki. Kolejna świnia! Bardzo dobrze! Dobra, trafiasz do mini izolatki, świnio, w takim razie. Uuu, mamy owieczkę! Kolejna owca. To też już druga, ale ciężko się teraz transportuje, więc za chwilę to zrobimy. Jak będziemy mieli już plantację jakiegoś zboża, bo wtedy naprawdę łatwo będzie wszystkie zwabiać ze sobą. O! Jest! Stone'owa era, zobacz! Raz, dwa... 3, mam na kilof, teraz zrobię na kilof dla ciebie jeszcze. I uwaga, jeszcze zrobię siekierę dla siebie. Dobra, no i niech będzie, że jeszcze w takim razie zrobimy od razu siekierkę dla Nubka. Najpierw dwa kilofy, proszę bardzo, Nubek, jeden jest dla ciebie. Dziękuję, jaki piękny. Zabrałeś się. A, sorki, no to w takim razie masz kilof i tutaj masz jeszcze siekierkę. I teraz możemy bardzo szybko sobie kopać, dlatego że jesteśmy mega szybcy, patrz, pyk. Ale super. Wow, co jest? Patrz, to jest grzybowa krowa. Grzybowa krowa, nie wierzę. Pierwszy raz taką widzę. Uciekające kurczaki. Nie, żegnaj. O, mamy drugą krówkę tą. Możemy robić teraz całą grzybnię u nas na świecie. Bardzo dobrze, o, dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. A, idź, idź tu. O,
Zespawnował nam się pierwszy zombiak. Ja nie mogę. Pierwszy wróg na naszym skybloku, ale szybko go rozwaliliśmy. Bardzo dobrze. Ała! Za chwilę trzeba będzie przetransportować resztę zwierząt tutaj, bo widzę, że wszystkie nam uciekają cały czas. O-o, kolejne zombiaki i to dwa! Rozruba jest! Jest rozruba, musimy je pokonać. A, dobra. Obydwa zombiaki pokonane. Napijmy się w takim razie zupki grzybowej i dawaj mi kolejną. Na zdrowie. Kolejne węgle. Niedługo będziemy mogli sobie zrobić nowy rodzaj kilofa, czyli kilof żelazny, który właśnie jest do kopania diaksów, więc to kolejna poszlaka, która sprawia, że mam wrażenie, że kolejna faza to będzie właśnie diamentowa. Mamy nasiona. Jest można zrobić z nasionami? Będzie można w końcu kontrolować wszystkie zwierzęta. Bardzo dobrze. Ja w takim razie zacznę robić sobie teraz farmę, bo to nam się bardzo przyda. O nie! Pająk! Już cię ratuję! Nawet nie było potrzeba, bardzo dobrze. No póki co to będzie dosyć mała farma, ale powinna nam wystarczyć. Idę jeszcze po motykę. Czy masz nadal te nasionka, które pokazywałeś? Tak, pewnie masz, rzucam ci. Dobra. Dobra, ale mamy już zasadzone te rzeczy. Czemu cały czas te krowy stoją nad przepaścią? Dobra. O nie! Czekaj, ja go tutaj wyprowadzę. Jest! Pokonany! Zobacz, właśnie dlatego musimy trochę oddalić tę farmę. Gdyby wybuchł, stracilibyśmy wszystkie zwierzęta, które tak bardzo chcieliśmy wyhodować. Czy już jesteśmy blisko kolejnej fazy? Nie! Jedna z grzybowych krówek niestety wyleciała. Ogólnie wszystkie zwierzęta z farmy się rozpierzchły. Trochę przypał. Widzę, Nubej, że zrobiłeś piecyk, więc bardzo fajnie, ponieważ przyda nam się on do przepalenia całego żelaza, jakie mamy. Bardzo dobrze. A ja muszę sobie zrobić także kolejny kilof. I dla ciebie też zrobię, Nubek. Dobra. I uwaga! Co to jest? Jakiś śnieg teraz. Co jest? Po co nam śnieg? Okej. Mam jeden pomysł ze śniegiem, ale czy mamy także pumpkiny właściwie? Okej, mamy jakieś pumpkiny. Możemy sobie porobić teraz trochę bałwanów na przykład, które będą strzegły, że jeżeli tylko będzie tutaj creeper, to od razu zaczną go strzelać i wtedy creeper spadnie w przepaść, więc możemy zrobić wieżyczki. Tak, w końcu szkielety! Zarąbiście. O nie, jeden spadł, ale drugi może da nam mączkę kostną. Bardzo dobrze, dał aż dwie kości. To sprawia, że... patrzcie. Pyk, to już jest wyhodowane i to także jest wyhodowane. Dobra, teraz pora wyżłobić dynię. Zarąbiście, patrzcie. I teraz wchodzimy tutaj i robimy naszego bałwana. Mamy wieżyczkę strażniczą. Ten bałwan będzie rzucał śnieżkami w każdego creepera, który się tu pojawi. Co ty, ale super. Dzień dobry, panie bałwanie. Nubek, masz nowego przyjaciela przynajmniej. Dobra, my musimy expić kolejne ulepszenie, dlatego że to okazało się być śniegowe, a kolejne chyba jest diamentowe. Pora odstawić rzeczy do skrzynki na wypadek, jakbym spadł, dlatego że nie chcemy wszystkiego stracić. O nie, znowu ci. Znowu zjawy, ale spokojnie. Dwa razy sobie z nimi poradzili. O nie. Ale się ukryłem za nubkiem. O ty zjawo! Jest! Pół serduszka! Nie, półtora serduszka. Ledwo. Zarąbiście. Teraz możemy w takim razie rozmnażać szybciej jeszcze naszą plantację. Co tutaj robi jedna krowa właściwie? Ale nieważne. Wow, ile kości? Ja nie mogę. Ej, nasza uprawa teraz jest naprawdę bardzo, bardzo szybka. Okej, weźmy sobie bone meala i pyk. Trochę pomóżmy rosnąć tym wszystkim zbożom. O-o! Monster party! Co to znaczy? O nie! Co jest? Monster party! Uwaga! Ile one mają życia? Mają dobre zbrojki! Okej, udało się je wszystkie rozwalić! Bardzo dobrze! Nasze zwierzęta rozwalili nam cały płotek! Faktycznie! Nasza farma to jest jakaś porażka w tym odcinku, a tak się nad nią starałem! Przynajmniej zróbmy w takim razie porządną farmę melonów, dlatego że one póki co są najbardziej pożywną rzeczą, jaką mamy. Dobra, pora rozmnożyć w takim razie arbuzy. Właściwie to je wyrosnąć. Okej, mamy jedną łodygę, drugą łodygę i trzecią łodygę. I będą nam rosły teraz całe arbuzy. O kurde, zobaczcie, za chwilę będzie upgrade. Ej, zauważyłeś w ogóle, że ktoś rozwalił naszego bałwana? No, faktycznie. O nie, nasz bałwanek, a tak nas dzielnie bronił. Ciekawe, co będzie w tym upgrade'zie. Chyba to będzie w końcu bardzo bogaty upgrade. Oby. I uwaga, o kurde, co to jest? Piaskowy? Czy tutaj będą diamenty? Halo, dajcie mi diamenty. Co to? To diamenty? Nie, to są podwodne bloczki, one nie są zbyt dużo warte. O, mamy żółwia! Cześć, żółwiu! Nie, nie
tam nie płyń. Nie, żółwiu, nie, płyń. Nie odpływaj stąd, nie. O nie. O, diamenty! Ja nie mogę, ale fart. W końcu, nubek. Nasz cel osiągnięty, więc proponuję zrobić jeszcze jedną konkurencję na naszym one bloku. Teraz, kto z nas robi lepszy domek, ten wygrywa. Więc nubek, użyj wszystkich swoich umiejętności, użyj swoich ulubionych bloków i zrób jak najfajniejszy domek. Dobra, niech będzie. Dobra, w sumie te prismariny są fajne, więc przydałoby się ich trochę więcej. Będę pierwszy, będę miał więcej niż ten. O nie, squid! On się topi. Szybko do oceanu, do żółwia trzeba go dać. Idź. O nie! Spadam, nubek! Z diamentem! Akurat jak go zdobyliśmy, że ze wszystkimi itemami. Dobra, ale dostałem kita startowego, więc przynajmniej mam kilo. Bardzo dobrze. O nie! Przybyli! Zobacz na nich! Ale mają. Mam złą wiadomość. Znaczy dla ciebie chyba dobrą. Niestety spadłem i straciłem wszystko. O nie! To z czego ty teraz budujesz domek? Nie wiem. Przecież coś tam sobie zostawiłem, ale nie dużo. Ze żwiru chyba będę musiał budować. Ze żwiru dom? O nie, o dom. O nie, żwir spada przecież. To ja w takim razie zrobię sobie domek, w którym by tu miejscu. Może za farmą, bo będę od razu rolnikiem wtedy. Dobra, no nie mamy za dużo dobrych itemów jeszcze, więc nie wiem jak zrobić jakiś piękny domek. Musimy tylko wygrać z nubkiem i zrobić trochę lepszy niż on. Wow, nubek, patrz co znalazłem. Ale super! To jest trident, to jest bardzo fajna rzecz. Pufferfisze! O nie! Co jest? Pufferfisze to są najmocniejsze moby, się okazało. Rozwaliły nawet pro. Ja nie mogę, ale na szczęście nie straciłem tridenta ani większości bloczków. Ej, o! Ty masz moje bloczki, mogę je? Ja mam tylko piasek, masz. Nie masz tylko piasku, nubek, przecież widziałem. Ale tak, jeszcze mam skorupki tutaj, te. Nubek, nie są mi potrzebne skorupki, tylko moje bloczki, z których miałem budować dom. Dobrze, to były te niebie. No, wielkie dzięki. Dobra, ja zaczynam od ścięcia tego drzewa, dlatego że akurat drewno mi się bardzo jeszcze przyda na podłogę. Jak widzicie, ja nie mam za dużo do dyspozycji, bo wszystko straciłem jak spadłem. Tutaj wcześniej też nie miałem jakoś bardzo dużo. Skorzystałem wszystko, co miałem po prostu, więc mój domek jest wielokolorowy i w sumie to nie ma w nim za dużo miejsca też. I wiecie co? Chyba najważniejsze to, co zrobię, to zrobię po prostu szeroki podjazd do mojego domu, żeby na pewno nie spaść, jak będę wracał kiedyś. Dobra, ja muszę zebrać jeszcze bardzo dużo tych bloczków wodnych, dlatego że one mi są najbardziej potrzebne ze wszystkiego do zrobienia mojej okrągłej tuby. Co jest? Czemu tu jest duży guardian? Uff, o nie! Nie mogę kopać przez 5 minut, więc muszę w tym czasie w takim razie budować. Co? Co się tu... Delfin! Żegnaj! Słuchajcie, widzowie, mi się już prawie skończyły rzeczy do układania tutaj, bo nie mogę kopać nic, więc po prostu dodam tutaj kobla, tutaj drewienko i udało mi się, słuchajcie, przemycić wiadro z wodą, więc robimy fontannę piękną. Dobra, pora przetopić piasek na szkło. Tutaj czemu tyle zombiaków się zalęgło w mojej pięknej chacie? Nie! Okej, okay, tutaj będzie trzeba wstawić jakieś drzwi, tutaj trochę bloczków jeszcze zdobyłem, więc być może już mi wystarczy na całość tędy. I górę sobie ozdobimy takim blokiem. Z niego sobie zrobimy tutaj podłogę, ponieważ podoba mi się, jak on wygląda. Uwaga, o nie, prawie wszystko. Ale tutaj jak wykopiemy w sumie sobie schody. Okej, okay, jak jeszcze wykopiemy to. Jest, mamy to, zarąbiście. Tak wygląda teraz od zewnątrz mój dom, który będzie potem na pewno troszkę ulepszony. Możemy w sumie go już teraz leciutko ulepszyć dosłownie, żeby wyglądał trochę ciekawiej tylko. Patrzcie, na przykład możemy zrobić sobie taką obramówkę. No mi on się w miarę podoba. Nie mamy owiec, więc nie mamy także łóżka, ale za chwilę wstawimy sobie okna i będzie git. No dobra, żeby to jeszcze jakoś wyglądało, to tak, od razu ustawmy sobie tutaj skrzynkę, zróbmy crafting, bo każdy dom musi mieć crafting, a przede wszystkim to domek pro. Czy przydałoby się jakaś przepalarka, ale nie mamy cobblestone'a. Dobra, w takim razie zabiorę po prostu to. Pyk. Dobra, nubek, chcesz, to możemy ocenić nasze domki, zobaczymy, komu wyszedł on lepiej. Jak będziemy teraz sobie mieszkać na naszym one bloku? No, tak właśnie, on jest zrobiony taki, nie miałem dużo materiałów i w sumie najważniejsze jest dla mnie to, że z jednej strony jest winda, która jak spadnę, to boże, mogę sobie po niej rzucić, a z drugiej strony mam drzwi, dzięki którym nie spadnę, bo jak sam widziałeś, często spadałem.
zostałem na tym odcinku i mam nadzieję, że ten domek pomoże mi uchronić przed wpadaniem mnie. A w środku no jest jakby wszystko, co potrzeba, czyli crafting i skrzynia. Aha, dobra, no to zobacz, tutaj jest z kolei mój domek. Jest to wodna tuba, która ma także wejście na górę i stąd można stać z łukiem i strzelać do potworków. Ja cię skręcę, ale super masz dom. Ej, to super, to wiesz co? Ja się tu wprowadzam na górę do ciebie. Jak to? Nie możesz się do mnie wprowadzić. Udało nam się powstrzymać to monster party. Zbudowaliśmy domy, nasza wyspa jest rozwinięta. Mam nadzieję tylko, że jeszcze trochę zwierząt nam się zespawnuje potem, żeby uzupełnić naszą farmę, bo tak to możemy rozmnażać tylko krowy. No mamy także farmę pszenicy, która rośnie sobie nawet nieźle, więc świetnie sobie poradziliśmy. Zostawcie widzowi łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i to na tyle. Na razie. Trz.